Cześć, witajcie z tej strony Grid79. Dzisiaj króciutki filmik z małym update'em, jeśli chodzi o broń. Nie wiem, może pamiętacie jeszcze, jak wykręcaliśmy nasz karabinek Sentineli, nie Alienowski, przepraszam, na jak największy potencjał. No, udało nam się osiągnąć około 50 tysięcy obrażeń na Scatter Blasterze z ulepszeniami klasy X, także no było już dość grubo. Ale co, okazuje się, że spokojnie możemy go wypierniczyć do kosza. I już wam pokazuję dlaczego. Oczywiście pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, musicie znaleźć sobie broń z czterema ulepszonymi slotami obok siebie. Taką już mam, pozwólcie, że się przełączę tylko na nią. Się schowam do statku, bo to są agresywni strażnicy, a nie chcę za szybko walki zaczynać. No i jak widzicie, mam kolejny laser Sentineli. Tym razem krótki, bo jest to mój laser do kopania. Tak tylko dla potrzeb filmu go wyposażę w broń. No i co? Działko neutronowe. Myślę, że sporo ludzi jakoś zazwyczaj je gdzieś tam rzucało w kąt, nie zwracało na nie uwagi. A ma sporo zalet. Po pierwsze jest ładowane węglem, nie musimy wytwarzać amunicji. A jak wiemy, no węgiel jest wszędzie. Po drugie, wrzućmy je sobie do naszych ulepszonych slotów. Wrzućmy technologię. Pamiętajcie, że nie mam tutaj najlepszych. Mam klasy S, które teoretycznie według katalogu są lepsze od X-ów. X ma obrażenia 12, SK dobija do 15. No, bazuje się to tym, nie widziałem tutaj maksymalnych obrażeń. Bazuje na tym. Chyba powiedziałem coś głupiego przed chwilą. Bazuje na katalogu i przewodniku. Na przykład w innych ulepszeniach szybkostrzelność 15, obrażenia 3 na SC. Na X-ie szybkostrzelność 21, obrażenia 4. Czyli myślę, że jeżeli X byłby lepszy, by to tutaj pokazali mi. A wychodzi na to, że jest słabszy od Eski. Dlatego też na Eskach zostawiłem. Także ja mam tutaj obrażenia 14, 43 prędkość ładowania, więc nie są to maksymalne statystyki ulepszeń. A i tak wykręcamy z nimi prawie 90 tysięcy potencjału obrażeń. Także dwa razy więcej niż to, czym się zachwycałem w poprzednim filmie. Rzućmy sobie okiem, jak to wygląda. Tylko jest jedno ale oczywiście. Nie strzelamy, tylko go ładujemy, żeby ten strzał był tutaj potężniejszy. Patrzcie, jak na złość. Jak chciałem strażnika, to żadnego nie ma. Ale gdzieś tu sfery są, także poprosimy. Dodatkowo zaletą tej broni jest, że ma także obrażenia. Od razu pies. Obrażenia obszarowe, więc
atakujemy jednego, tylko od razu kilku tak naprawdę. Zobaczcie, piecha mamy praktycznie na dwa hity. Czas przeładowania? Nie wiem. Przyznam się szczerze, że nie zauważyłem, kiedy przeładowywał nawet. Po prostu wszystko tłuczemy na hita. No, może poza robotem. Okazuje się, że Scatter Blaster wcale nie jest tą najmocniejszą bronią. Na chwilę obecną chyba najbardziej OP jest właśnie działko neutronowe, które, no jak widzicie, naprawdę daje radę. Gdzie tego tam wywiało? Sobie gdzieś poleciał. Bądźmy szczerzy. W sumie to się nie dziwię, że spierdzielił, nie? Widzieliście to? To się nazywa rypnięcie. No dobra. Zakończmy z tymi strażnikami. I przyzwijmy robota. Może się łaskawie pojawi też duży. Zobaczcie, co tu się dzieje. Po prostu wszystko lata na boki. Jednym strzałem. Spójrzcie, przeładowuje. Czekajcie, strzelę. Przeładowuję.
Zadowoliliśmy się w pierwszej kolejności u pierliwców. Praktycznie jeden strzał i zaraz najważniejsze elementy padają. No i to by było na tyle. A tu jeszcze był naprawiający, zobaczcie. Ktoś jeszcze dostał? No i to by było na tyle. Także co? Myślę, że Scatter Blaster idzie w odstawkę. I się przerzucamy na działka neutronowe, bo to one dają naprawdę radę. W sumie chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Chciałem tylko wrzucić taki mały update'ik odnośnie najlepszej, na chwilę obecną, najlepszej broni. Myślę, że spokojnie, jeżeli ktoś trafi w miarę dobre ulepszenia, 100 tysięcy obrażeń przebije bez jakiegoś większego problemu, także dajcie znać, ile wam się udało wykręcić. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia.